dobry, witam Was w kolejnym odcinku Edziewiarka TV. Chciałabym zaprezentować Wam dzisiaj trochę nowości, jakie przyszły do nas ostatnio i które pojawiły się już w sklepie, i pokazać Wam metodę robienia kieszeni, którą ja ostatnio odkryłam przy okazji robienia właśnie tego swetra, który mam dzisiaj na sobie, i chciałabym z Wami się podzielić tą wiedzą. Zacznę może od nowych włóczek. Pojawiło się kilka nowości z firmy Lane Mondial. Jedną z nich jest włóczka Irlanda. Jest to mieszanka wełny z alpaki, wełny merino, mikrofibry i wiskozy. A takim dodatkiem do niej jest paseczek, którym możemy ozdobić naszą dzianinę, komin, czapkę, albo na przykład taką imitację zapięcia w jakimś swetrze albo kamizelce. Jest taki kolor, tutaj mam dwa kolory do zaprezentowania. Bardzo ładny jest taki, też pojawiają się takie tweedowe plamki w tej włóczce. Jest kilka kolorów, także myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Kolejną nowością z firmy Lane Mondial jest włóczka Lady, do której do motka tej włóczki dołączony jest pomponik, także mamy gotowy zestaw na czapkę. I pojawiły się trzy kolory z tej włóczki. Tutaj oczywiście też możemy doszyć sobie taką już metkę na gotową dzianinę. Made by me, czyli zrobione przeze mnie. Myślę, że to też jest taka fajny dodatek do dzianiny. Kolejną nowością jest włóczka Caramel. Motki wyglądają w ten sposób. Pojawia się w nich dużo kolorów. Możemy sobie zrobić cieniowaną, piękną chustę. Jest to mieszanka wełny merino i mikrofibry. W 12 kolorach się pojawiła. Także naprawdę jest w czym wybierać. A ja, chodząc między półkami, tak dostrzegłam też, że tą włóczkę, tak mi się przynajmniej wydaje, można połączyć z włóczką jednokolorową z firmy Lane Mondial, a mianowicie z włóczką Merino Special. Tam jest podobny skręt i podobna grubość, także myślę, że te dwie włóczki można ze sobą z powodzeniem łączyć. Kolejna nowość to włóczka Fiordo. Włóczka będąca połączeniem moheru, wełny merino i również mikrofibry z takimi już fajnymi włoskami. Jest to taka fajna, puchata włóczka. Myślę, że czapa z niej będzie fajna, ale również sweterek. Również pojawiło się, tak jak z pozostałych włóczek, jest kilka kolorów. Ładnie wyglądają też ze sobą, kiedy są połączone. I włóczka, którą już znacie, Merino Plus. Wełna merino połączona z akrylem. Ta włóczka już u nas była, ale teraz pojawiło się kilka nowych kolorów. Bardzo, bardzo miękka, delikatna dla skóry. I też włóczka, którą już mieliśmy w naszej ofercie. Jest to włóczka Soave, wełna merino, alpaka oraz mikrofibra. Niezwykle miękka włóczka o splocie łańcuszkowym. Naprawdę jest po prostu delikatna jak chmurka taka. Tutaj Mariolcia dzierga sobie już z niej sweterek. Pokażę, ile wydziergała. Właściwie z półtora motka powstała taka dzianina. Już jest przód i tył. Także jak widać, jest to bardzo wydajna włóczka. Delikatnie przechodzą kolory. Ładnie jest cieniowana. Tutaj, jak widać, bardzo ładnie przyjmuje też wzór. Mariola akurat dzierga sobie taki wzór liści. Dotychczas ta włóczka była w takich delikatnych kolorach. Tam były beże, szarości, granat i czarny, a teraz pojawiły się kolory. Także wygląda to tak. No i tutaj zieleń Mariolci. Włóczki są naprawdę... Ta włóczka jest naprawdę bardzo ładna i uwierzcie mi, niezwykle miękka w dotyku. Widziałam też wykonany z niej szal. To
ta włóczka nie gryzie, jest bardzo odpowiednia też dla osób wrażliwych na właśnie na gryzienie, na tak zwane gryzienie włóczek wełnianych. Chciałabym Wam jeszcze pokazać tutaj włóczki z firmy Lang, to znaczy dwie włóczki z firmy Lang, jak wyglądają w dzianinie. Mariolcia zrobiła próbkę z włóczki Italian Tweed. Jest to niezwykła włóczka tweedowa, ponieważ bardzo, bardzo, to znaczy w ogóle na włóczkach tweedowych są zawsze te kolorowe ciapki, ale na tej są po prostu niezwykle wyraźne, na kolorze czarnym też bardzo pięknie wyglądają. Jak widać tutaj na tej próbce wykonanej na drutach numer 4 jest naprawdę bardzo, bardzo widoczny ten tweed. No bo są, to różnie z tym bywa, na przykład we włóczce Trekking Tweed z firmy Citron. Ten tweed jest taki delikatniejszy, jeśli ktoś taki lubi, to proponuję wybrać tamtą włóczkę. Także tak wygląda ta włóczka w dzianinie. Następna próbka to włóczka Finn, również firmy Lang Yarns. Włóczka idealna na czapkę. Z jednego motka powstaje czapa. Dzierga się to szybko, również na drutach numer 5. Wykonana jest próbka. A tutaj piękna fuksja, wykonana z włóczki, jest próbka wykonana z włóczki Ursprung firmy Atelier Citron. Tak wyglądała ta włóczka w motku. Jak widać, niezwykle jest plastyczna, bardzo pięknie przyjęła ten ściek ryżowy. I Mariolcia dziergała tą próbkę na drutach numer 4. I to o nowych włóczkach dzisiaj tyle. Następnie, teraz chciałabym Wam zaprezentować sposób wykonania kieszeni, nie naszywanej od zewnątrz dzianiny, natomiast wykonać ją można od środka. Ja nauczyłam się tej metody, właśnie tak jak mówiłam już wcześniej, przy okazji dziergania tego sweterka, również tweedowego, ponieważ ja bardzo lubię tweedy. Jest to włóczka Everest firmy Lana Gatto. Więc pierwszym etapem dziergania tej kieszeni jest oczywiście wydzierganie dzianiny na tej podstawowej. Ja tu już przygotowałam próbkę. I kiedy dochodzimy do momentu, kiedy już chcemy wrobić tą kieszeń, mamy odpowiednią wysokość tej dzianiny, tak jak ja na przykład mam, u mnie to jest właśnie już ten moment, musimy zamknąć kilka oczek. Tyle oczek, musimy zamknąć tyle oczek, jaka ma być ilość oczek odpowiadającej szerokości kieszeni, jaką chcemy, żeby była, jaką ma szerokość mieć ta kieszeń, tyle oczek musimy zamknąć w dzianinie. Ja zamknę tutaj 10 oczek. Żeby nie trwało to za długo. 2, 3. 4, 5. Te oczka należy zamknąć dosyć ściśle, ponieważ będzie to brzeg naszej kieszeni i żeby później ten brzeg nam nie falował. Więc oczka powinny być zamknięte ściśle. Mam zamknięte 10 oczek i u mnie ta kieszonka będzie miała taką szerokość. Kolejnym etapem jest nabranie oczek od wewnętrznej strony dzianiny. Musimy wziąć sobie nowy drut. I teraz taką ciekawostką jest to, że możemy wykonać tą kieszeń, tą jej wewnętrzną część z innego koloru dzianiny, co również jest ciekawostką i w jakiś sposób może ożywić nasz sweterek. Może być takim smaczkiem. I tutaj musimy teraz nabrać taką ilość oczek, jaka na górze została zamknięta. Czyli w moim przypadku jest to 10 oczek.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Mamy nabrane 10 oczek i przerabiamy teraz je do góry, aby osiągnąć wysokość taką tutaj, jak ta podstawowa nasza dzianina. Możemy ją przerobić takim samym ściegiem, możemy przerobić innym, żeby jakoś dodać jakiegoś elementu ciekawego. Tu przerobię 2-3 rządki. Żeby było widać, co tu się będzie działo. I jak widać, tu nam powstaje właśnie już ta dzianina i to będzie sobie szło do góry, aż do tego momentu musimy wydziergać tą wewnętrzną część kieszeni. I teraz pokażę Wam, jak wygląda kolejny etap. Już tutaj przygotowałam sobie to. Dochodzimy do tego momentu. Jak widzicie, tutaj są te wcześniej zamknięte oczka, a tutaj mamy wewnętrzną część kieszeni i resztę dzianiny. I teraz to wszystko musi znaleźć się na jednym drucie, tak jak widać tutaj. I teraz tak, tą nitkę możemy urwać i po prostu, ja teraz nie będę tego robić, ale możemy ją, no to znaczy należy ją odciąć i zaczynamy przerabiać rządek od nowa. Znaczy kolejny rządek przerabiamy. I w tym rzędzie musimy połączyć wewnętrzną część kieszeni z jej zewnętrzną częścią. Zaraz będziemy mieli gotową kieszeń. I teraz kolejne odłożone oczka. Wszystko jest już połączone. Wewnętrzna część kieszeni z pozostałą częścią dzianiny. Kolejnym etapem jest oczywiście przyszycie boków kieszeni, żeby tutaj zamknąć ją. I gotowa kieszeń wygląda tak. Zewnętrzna strona, możemy sobie tutaj ułożyć coś, a w środku wygląda to tak. I kieszonka gotowa. Jak Wam się podoba? Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze oglądanie, za dzisiejszy film. Polecamy się na przyszłość. Piszcie, co chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.